No więc, cześć wszystkim. Z tej strony ponownie Łukasz. Tak jak wczoraj obiecałem, dzisiaj nagrywamy kolejny materiał. Tym razem nie będziemy siedzieć w mieszkaniu, tylko postanowiłem, korzystając z pięknej pogody. W końcu wczoraj był pierwszy dzień wiosny praktycznie w tym roku. Dzisiaj kolejny piękny dzień. Już myślałem, że będzie padało, bo umyłem samochód, a z reguły tak jest, że jak się umyje samochód, to na drugi dzień oczywiście lubi popadać. No, na szczęście tym razem się to nie sprawdziło, także korzystając właśnie z tej ładnej pogody, wybieram się nad jezioro Rusałka w Poznaniu. Bo mieszkam w Poznaniu już w sumie około 2 lat, a jakoś nigdy jeszcze nie miałem okazji się tam wybrać, a od paru osób słyszałem, że ponoć całkiem przyjemne miejsce. Także jadę zobaczyć i przy okazji nagram jakiś materiał dla Was, odpowiem na Wasze pytania i tak dalej. No więc dobra, co by tam było? Aha, pytaliście mnie, wiele osób mnie pytało na temat programu Work and Travel oraz czy istnieją inne podobne tego typu programy. No więc ja już tam w sumie w komentarzach Wam odpowiedziałem, że istnieje jeszcze program Trainee oraz Internship. I więc Internship jest przeznaczony dla studentów lub absolwentów uczelni wyższych, którzy ukończyli studia maksymalnie 12 miesięcy przed wyjazdem, a trainee jest przeznaczony dla absolwentów, którzy mają minimum roczne doświadczenie w zawodzie lub mają minimum 5-letnie doświadczenie w zawodzie. I w tym przypadku nie musi być to doświadczenie w zawodzie nie musi mieć nic wspólnego z kierunkiem ukończonych studiów. Wyjazdy takie są na różny okres, bo są od miesiąca do 18 miesięcy. To już tak jak wszystko w sumie zależy od umowy i od pracodawcy. No oraz od tego, ile my mamy czasu oraz też gotówki, bo im dłuższy wyjazd, tym większe koszta. Wiem, nie pamiętam dokładnie, jakie to były kwoty, ale im dłuższy był wyjazd, tym droższe były opłaty za program. Wiadomo, no, ubezpieczenie i tak dalej, to wszystko kosztuje. Niemniej jednak, jak sprawdzałem koszt wyjazdu na roczny program Internship, no to koszt wychodzi około 10 tysięcy złotych, razem z biletami lotniczymi. No niestety, jest to dość drogo, no ale cóż, trzeba zapłacić, jak się chce lecieć. Jak ktoś nie ma pieniędzy, no cóż, nie musi lecieć, nikt go nie zmusza. Może sobie te praktyki odbyć w Polsce. Ja osobiście mam w planach wyjazd na taki internship, ale no jak to wyjdzie, to zobaczymy, bo to za dużo rzeczy się dzieje w życiu, żeby tak sobie planować do przodu, zwłaszcza z tak wielkim wyprzedzeniem. No zobaczymy, chciałbym, a jak to wyjdzie, zobaczymy. Aha, co tam jeszcze mnie pytaliście? Aha, już wiem. Pytaliście mnie, czy przy wyjeździe na program Work and Travel pracodawca zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie i ewentualnie coś jeszcze, czy pomaga nam jakoś po skończeniu pracy, gdy zaczynamy naszą podróż. No więc sprawa wygląda tak, że to w zależności od pracodawcy i od umowy. Zazwyczaj mamy zapewnione jakieś mieszkanie
sam pokój. Kwestia tego, czy musimy za to zapłacić i ile. Ja na przykład płacę tylko depozyt w wysokości $200, a tak to cały nocleg mam, całe zakwaterowanie mam już za darmo. Są takie oferty, gdzie mieszkanie nie kosztuje nic za nic, pracodawca się wszystkim zajmie. A używaj tylko wskazówki. Są takie, gdzie pracodawca po prostu pomaga nam w znalezieniu mieszkania, czyli znajduje za nas mieszkanie. Święta chyba jedzie. Co dalej? Aha, no i zawozi nas do tego mieszkania, pomaga załatwiać wszystkie formalności, a my musimy tylko płacić za to mieszkanie. Są też takie oferty, gdzie pracodawca nie gwarantuje mieszkania. Czyli w takim przypadku sprawa wygląda tak, że lądujemy w Stanach, musimy albo mamy już wynajęte jakieś mieszkanie czy pokój, albo musimy po prostu sobie wynająć na tam, nie wiem, 2-3 noce hotel i szukać po prostu sami, nie wiem, w gazetach, w internecie, w jakichś biurach ogłoszeń i tak dalej. Sami musimy znaleźć to mieszkanie, wynająć je. Pracodawca oferuje nam tylko pracę. No, nie powiem, bo były ciekawe oferty tego typu, zwłaszcza bodajże w Kalifornii, w Palm Springs chyba. Była praca jako barman. Bardzo fajne miejsce, praca też wydaje się być ciekawa. Tylko że no kurczę, pierwszy raz lecę do Stanów i jakoś nie zdecydowałem się na to, żeby samemu szukać sobie mieszkania, bo no, zwyczajnie nie wiem, jak to tam wygląda. Nie wiem nawet, jakich kosztów mógłbym się spodziewać w Palm Springs. Domyślam się, że pewnie nie byłyby najniższe, więc no, zrezygnowałem z tego. Aha, pytaliście też jeszcze, jak zaczęła się w ogóle moja przygoda z Work and Travel. No więc już w tamtym roku miałem ochotę lecieć, ale za późno zacząłem się nad tym zastanawiać i tak dalej. Już nie było czasu, żeby szukać pracodawcy i załatwiać wizy i tak dalej. Także w tym roku, jak tylko zaczęły się zapisy, to od razu się zapisałem. Początkowo miałem lecieć na Alaskę. Już nawet miałem umowę, wszystko było załatwione, już miałem bilety kupować. Miałem lecieć do EKUK. Praca byłaby w przetwórni ryb. Praca ciężka, ale za to niesamowicie dobrze płatna. No i na tym mi zależało, także żałuję, że Alaska nie wypaliła, bo zarobiłbym pewnie minimum 2 razy tyle. No ale trudno, takie jest życie. A nie wypaliła dlatego, że Departament Stanu wprowadził zmiany w przepisach dotyczących wyjazdu na Work and Travel. I sobie napiję się. No i zmiany dotyczą właśnie miejsc pracy dla uczestników programu Work and Travel. Do tej pory można było pracować praktycznie gdzie się chciało. Nawet można było lecieć chyba bez pracodawcy i na miejscu szukać. Tam wydaje mi się, że było coś takiego, no ale tutaj pewności nie mam. W każdym bądź razie zmiany w tych przepisach dotyczą tego, że zostały zakazane prace właśnie w przetwórniach ryb, w jakichś fabrykach, jako kierowcy, nie wiem co jeszcze, no dość dużo się tego uzbierało, a to wszystko przez to, że no, wymyślili sobie Amerykanie, że to ma nie być tylko wyjazd do pracy, że mamy jeszcze mieć jakąś rozrywkę, czy też możliwości jakieś
poznawania kraju, ludzi, kultury w czasie pracy. No a niestety no, praca w fabryce czy przetwórni rybną ze względu na swój charakter no, została dyskwalifikowana, bo tam jakby nie było, praca wygląda tak, że od rana do wieczora zazwyczaj się robi i nie ma zwyczajnie czasu, żeby gdziekolwiek wyjść, pójść coś zwiedzić i tak dalej. Martwi mnie to, bo prawda jest taka, że no w sumie jak ktoś chciał jechać do takiej pracy, no to był jego własny wybór i dziwi mnie tłumaczenie urzędników, że zapobiegają wyzyskowi studentów i tak dalej. No litości, jeśli ktoś się decyduje na takie warunki, no to wie czego się spodziewać, a przynajmniej można było zrobić fajne pieniądze. No. Mam nadzieję, że w przyszłym roku się to zmieni, bo z tego co wiem, no, masę osób porezygnowało z wyjazdów, bo oni chcieli tylko jechać i wyłącznie na laskę do przetwórni ryb, bo no, chcieli zarobić jak najwięcej. Ach, co jeszcze? No, ja będąc zapisanym już na wyjazd na laskę, mając wszystko opłacone, niestety musiałem dopłacić za program, bo wyjazd na Alaskę był, to się nazywa opcja self, czyli że sami znajdziemy sobie pracodawcę i wtedy taki wyjazd jest tam bodajże chyba 300-400 dolarów tańszy, 300 chyba. Na szczęście ja akurat, jeśli chodzi o Alaskę, nie musiałem sam szukać pracy, dzwonić gdzieś tam do Stanów i tak dalej. Dlatego, że biuro, które załatwia mój wyjazd, współpracuje z pewnym człowiekiem, który był już wielokrotnie w pracy tam właśnie w tych przetwórniach ryb na Alasce. I on tam za skromną opłatą, tam kwota była mała, bodajże 300 zł, zajmuje się po prostu pośrednictwem i załatwia pracę i wszystkie te formalności. No a wyjazd taki jak ja teraz lecę, czyli do tego Ohio, jest to na opcji full, czyli lecę z pracodawcą z fundacji. Ogólnie moje biuro współpracuje z dwoma fundacjami amerykańskimi, które właśnie są odpowiedzialne za tego typu wyjazdy. Jedna to jest bodajże CCI, CCI chyba się nazywa ta fundacja i ja z jej ofert pracy skorzystałem. Druga, jak się nazywa, w sumie nie pamiętam. Przejrzałem ich oferty pracy, były dużo gorsze, także nawet sobie nie zawracałem głowy nimi. Jaka jest różnica pomiędzy opcją full i self? No na pewno opcja full jest droższa, no bo płacimy za prawo do skorzystania z bazy pracodawców fundacji. Nie jest to jakoś zawrotna kwota, bo to jest tam, tak jak mówiłem wcześniej, około, nie wiem, 400 dolarów drożej. No a plus jest taki, że mamy wszystko załatwione, mamy święty spokój. No. No w sumie to zobaczymy, czy będzie święty spokój, czy będę miał powody do narzekań. Mam nadzieję, że tak nie będzie, że będę zadowolony. Co jeszcze mam powiedzieć? Aha, do tej pory jeszcze nie kupiłem kamery i już mam praktycznie mam już praktycznie opatrzony model, teraz tylko czekam za jakąś okazję, żeby
znaleźć w fajnej cenie i kupić. W sumie też jakoś strasznie mi się nie spieszy, bo do wyjazdu jeszcze kupa czasu, a robić sobie dodatkowe wydatki w momencie, gdy nie jest to konieczne, to też jest bez sensu. Aha, pytaliście mnie jeszcze, czy będę nagrywał lot, jak to wszystko wygląda, lotnisko i tak dalej, samolot. No, oczywiście będę nagrywał. Znaczy, nie wiem, czy będę cokolwiek nagrywał w Poznaniu, bo wylatuję coś po 7 rano, więc mogę być jeszcze zaspany. Poza tym, lotnisko w Poznaniu nie jest jakieś imponujące, malutkie, nic tam w sumie ciekawego nie ma, ale zobaczę, jak będę miał czas i chęci, to ponagram oczywiście po kilka minut z każdego lotniska, na którym będę. Przesiadkę mam w Monachium, także no, tam mogę nic nie nagrać, bo tam mam około 2 godzin na przesiadkę, więc zobaczymy, jeśli samolot miałby jakieś opóźnienie, no to naprawdę nie będę miał czasu na cokolwiek. Za to na pewno nagram dłuższy materiał w Kanadzie, w Toronto, gdzie na lotnisku spędzę no, ponad 5 godzin. Liczyłem, że będę mógł wyjść, no niestety nie będę mógł. No w każdym razie na pewno będzie mi się nudziło, więc nagram taki dłuższy materiał, pokażę wam całe lotnisko, jak to wygląda, opowiem może wrażenia z przelotu i z jakości usług linii Air Canada, bo właśnie tymi liniami lecę z Monachium do Toronto. Wracam akurat w Tanzą. No, zobaczymy. Aha, takie pytanie do was. Jeśli ktoś z was będzie właśnie w okolicach tego 20 września, tak 15-20 września w Nowym Jorku albo gdzieś w okolicach, to dajcie znać, z chęcią się spotkam, jakieś piwko wypijemy, coś się pogada, zobaczy ciekawe miejsca w Nowym Jorku. Sam jeszcze nie wiem, gdzie tam będę nocował i tak dalej. Tu się wieszę. Kurczę, wiecie co, jadę tu pierwszy raz i nie używam nawigacji, bo telefon służy mi w tej chwili do nagrywania tego materiału. Także mam nadzieję, że się nie zgubię i dość szybko znajdę drogę. Okay. Zobaczymy, czy w ogóle da się tam dojechać, bo tu widzę, że wszędzie są zakazy wjazdu. Zobaczymy, czy da się w ogóle gdzieś tu wjechać samochodem, czy trzeba będzie go postawić i pieszo. To jest jakaś szkoła tylko. No i coś odnoszę wrażenie, że chyba źle pojechałem, będę musiał zaraz nawrócić. Znaczy, nie ma gdzie nawrócić. O nie, jednak jadę dobrze, rusałka, świetnie. Wiecie, ja tu mam szczęście. Jadę już, myślę, że się zgubiłem, mam nawracać, a tu jednak pach i jestem na miejscu. No świetnie. O, kolejny znak. Teraz w lewo. Kurczę, fajnie tutaj taki lasek. Cisza, spokój. Ale jednak samochodów trochę jest. Sobie niedziela, pewnie ludzie pomyśleli tak jak ja, że fajna pogoda i czas się wybrać w jakieś fajne miejsce w okolicach Poznania, gdzieś z dala od tego miasta, od zgiełku samochodów i tak dalej. No cóż, zobaczymy, czy będzie tłok, czy będzie luźno. Mam nadzieję, że nie będzie za dużo ludzi.
bo jednak no, pewnie będą się na mnie krzywo patrzeć, jak będę nagrywał. Tu jest parking. Idziemy tutaj. Samochodów trochę jest. Aha, więc muszę tu zaparkować, bo do parkingu, bo dalej nie wjadę. Dalej jest zakaz wjazdu. Na szczęście parking jest darmowy, co mnie cieszy, bo no, nie uśmiechałoby mi się płacić za parking. No, na szczęście nie trzeba. Dobra, jesteśmy na miejscu. Także do zobaczenia za chwilę.